Jedziemy do najstarszego państwa chrześcijańskiego na świecie. Tuż przy tureckiej granicy, w niewielkiej odległości od świętej góry Ararat, znajduje się monastyr Hor Virap. Z tą świątynią ściśle wiąże się życiorys świętego Grzegorza Oświeciciela, żyjącego w latach 257-326. Jedna z legend mówi, że ówczesny władca Armenii, Tyrydates III, zażądał, aby święty Grzegorz złożył ofiary pogańskim bóstwom. Ten odmówił i na 13 lat trafił do lochu znajdującego się pod ołtarzem świątyni. Tymczasem król ciężko zachorował. Święty nie tylko go wyleczył, ale również przekonał do chrześcijaństwa. Dzięki działalności świętego Grzegorza Oświeciciela już w 301 roku król Armenii Tridates III ustanowił chrześcijaństwo jako religię państwową. Państwo armeńskie powstało w miejscu zderzenia europejskiej i bliskowschodniej płyty kontynentalnej. Pod względem geograficznym Armenia to majestatyczny Kaukaz z ośnieżonymi szczytami, jeziorkami alpejskimi i lasami. Dzieje tych ziem były niezwykle burzliwe. W ciągu stuleci przechodziły tędy różne armie: rzymska, perska, arabska, turecka i rosyjska. Czynniki te zdecydowały o tym, że Ormianie zasłynęli jako naród artystów, kupców, poetów i kamieniarzy. Jesteśmy po gruzińskiej odprawie celno-paszportowej. Przed nami Armenia. Klasztor został zbudowany niedaleko ruin starszego Getik, zniszczonego przez trzęsienie ziemi w 1188 roku. Obecny klasztor jest czasem nazywany Nowy Getik. W XII-XIII wieku Gosha Wang został najsłynniejszym akademickim średniowiecznym centrum Armenii, prowadzonym przez najbardziej wykształconego eksperta prawa i nauk, Mihitara Gosha. Klasztor przemianowano na Gosha Wang po jego śmierci. Jedziemy do Hagartin, klasztoru związanego z dynastią Bagratydów. Bagratydzi to dynastia w latach 861-1045, w tym czasie określana też jako państwo Ani. Przez 200 lat zdołali utrzymać niepodległość, walcząc z Arabami i Bizancją.
Dwie surowe świątynie na wzgórzu z jeziorem w tle to klasztor Sevan, Sevanavang. Jeśli wierzyć zachowanym inskrypcjom, założony został w 874 roku przez księżną Mariam, córkę przyszłego króla Ashota I. Zabudowania wzniesiono z ciemnego tufu wulkanicznego, przez co obiekt zwano Czarnym Klasztorem. Jeszcze w XIX wieku stanowił prężny ośrodek życia klasztornego, jak dawniej ręcznie kopiowano w nim manuskrypty. Każdego lata Ormianie tłumnie przybywają nad jezioro Sevan, 1916 metrów nad poziomem morza. Piękny akwen pośród łagodnych wzgórz, którego kolor wody zmienia się w zależności od warunków pogodowych, od prawie zielonego przez turkusowy po ciemny granat. Sevan to największe jezioro Kaukazu Południowego i jeden z największych górskich zbiorników wodnych na świecie. Od 1978 roku jezioro i jego wybrzeże objęte są ochroną w ramach Parku Narodowego. Haczkar to ormiańska kamienna stela lub płyta wotywna, upamiętniająca szczególne wydarzenie lub osobę. Haczkary umieszczane są w murach świątyń, w wejściach do grobowców, na rozstajach dróg, na cmentarzach. Są ozdobione bogatą ornamentyką z krzyżem ormiańskim oraz napisem upamiętniającym zdarzenie lub fundatora. Na cmentarzu w Noratusie, do którego jedziemy, jest ich około 900. Po zniszczeniu bezcennych haczkarów w Dżulfie na terytorium azerbejdżańskiego Nahiczewanu jest to prawdopodobnie największe ich skupisko na świecie. Rozmieszczone są na średniowiecznym cmentarzu, a najstarsze z nich pochodzą z X wieku. Wiele powstało w XVI-XVII wieku, kiedy rzeźbienie ponownie stało się popularne. W 1978 roku jeden z haczkarów został podarowany British Museum. Jesteśmy na przełęczy Selim, 2410 metrów nad poziomem morza. Znajduje się tutaj świetnie zachowany karawanseraj, wybudowany w 1332 roku. Nazwa pochodzi z języka perskiego, karawan to karawana, seraj to pałac. Jest to zajazd, schronienie dla wędrujących kupców oraz ich zwierząt. Przez 3 dni i 3 noce mogli się w nich zatrzymywać za darmo. Mieli gdzie mieszkać i byli chronieni przed rabusiami. Strome podjazdy, kaukaskie serpentyny i temperatura bliska 40 stopni to przyczyna chwilowego przegrzania silnika. Po kilkunastu minutach postoju pojedziemy dalej.
Wyjeżdżamy z prowincji Vajazor. Za bramą znajduje się najbardziej na południe wysunięta część Armenii, prowincja Syunik. Na terenie zdominowanym przez klasztory i fortece ciekawą odmianę stanowi kamienny krąg Zora Karer, zwany również Karahunge, co oznacza mówiące kamienie. Ulokowany został na rozległym płaskowyżu około 3000 lat przed naszą erą. Patrząc na układ głazów, można stwierdzić, że budowniczowie mieli dużą wiedzę astronomiczną, m.in. na temat przesileń słonecznych oraz faz księżyca. Pierwotnie uważano, że obiekt pełnił wyłącznie funkcję obserwatorium astronomicznego, jednak ekspedycja archeologiczna z 2000 roku odkryła, że są tu również grobowce, łącznie 222. Cały kompleks zajmuje obszar około 7 hektarów. Miejsce, na którym stoi klasztor Tatew, służyło celom kultowym już w czasach prehistorycznych. Pogańska świątynia została zastąpiona pierwszym kościołem w IV wieku, a sam klasztor zaczął się rozwijać 500 lat później. Pierwszy kościół zbudowano w 848 roku, wkrótce potem miejsce stało się siedzibą biskupa. Na początku XI wieku w Tatewie żyło około 1000 mnichów i wiele osób świeckich. W 1044 roku został najechany i zrujnowany, ale szybko odrestaurowano go. Kolejne zniszczenia przyniosło trzęsienie ziemi w 1136 roku oraz inwazja Turków Seldżuckich w 1170, którzy spalili około 10 tysięcy bezcennych manuskryptów. W następnych stuleciach nastąpił rozkwit, m.in. dzięki bogatemu rodowi Orbelianów. Gdy w XIV wieku założono uniwersytet, Tatew stał się jednym z wiodących centrów ormiańskiej nauki i kultury. Sława klasztoru przyciągnęła w te strony wojska Timura Chromego. Podczas najazdu na Armenię spalił zabudowania i wymordował wielu zakonników. Klasztor odzyskał dawną świetność dopiero w XVII i XVIII wieku. W 1921 podczas konferencji proklamowano w nim niepodległość regionu pod nazwą Republika Górskiej Armenii ze stolicą w pobliskim mieście Goris, która przetrwała niespełna 3 miesiące. Tajemniczy słup to tak zwany gawazan, kołysząca się kolumna. Ponoć potrafi przewidywać trzęsienie ziemi, jej szczyt, który zdobi ażurowy haczkar, zaczyna się kołysać, zanim jeszcze dojdzie do wstrząsów odczuwalnych przez ludzi. Dziękuję.
Klasztor Noravang założono w 1205 roku. Pierwotnie obiekt nazywano Noravangiem w Amakhu. Ponad kanionem istniała kiedyś wieś o takiej nazwie. W 1238 klasztor najechali i częściowo zniszczyli Mongołowie, ale szybko nastąpiła jego odbudowa. Szczyt świetności klasztoru przypadł na XIII-XIV wiek, kiedy stanowił siedzibę biskupią oraz ważny ośrodek religijny, kulturalny i naukowy w skali całego kraju. Pracowali tu wówczas architekt Siranes oraz rzeźbiarz i malarz Momi, którzy przyczynili się do rozbudowy i upiększenia kompleksu. Okres prosperity przerwała inwazja wojsk Timura Chromego w XIV wieku. W XVII i XVIII całość otoczono murami obronnymi. Część zabudowań uległa zniszczeniu podczas trzęsień ziemi w 1840 i 1931 roku. Kilkanaście lat temu klasztor częściowo odnowiono. Jedziemy wzdłuż granicy Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej. Jest to autonomiczna jednostka administracyjna Azerbejdżanu, stanowiąca eksklawę tego państwa oddzieloną przez terytorium Armenii. Graniczy z Armenią, Turcją i Iranem. Obejmuje 7 rejonów. Siedzibą władz i największym miastem jest Nachiczewan. Zbliżamy się do miejsca, gdzie zobaczyć można 4 kraje jednocześnie: Armenię, Azerbejdżan, Turcję i Iran. Widok uzupełniają 2 szczyty Araratu. Ze względów bezpieczeństwa nie zatrzymujemy się. Na wzgórzach azerskich powstały stanowiska bojowe. Zdarzały się ostrzały pojazdów wojskowych jadących tą samą drogą co my. Dlatego wzdłuż drogi powstały ziemne nasypy zabezpieczające. Dwudziestego czwartego kwietnia 1915 roku rząd turecki wydał rozporządzenie nakazujące aresztowanie ormiańskiej inteligencji. Tylko w Stambule aresztowano wówczas i w większości zgładzono 2345 osób, a 27 maja kolejne tysiące i set tysięcy, wprowadzając tak zwane deportacje zamieszkujących Anatolię Ormian i Asyryjczyków, wysyłano do Syrii i Mezopotamii, które nie były niczym innym jak tylko marszami śmierci, jako jeden ze sposobów realizacji zaplanowanej eksterminacji. W wyniku tej operacji setki tysięcy Ormian i Asyryjczyków zmarły z głodu, pragnienia i chorób, albo zostały brutalnie wymordowane przez tureckich żołnierzy i Kurdów, których rząd do tego zachęcał, dając im wolną rękę i otwarte przyzwolenie na takie traktowanie Ormian i Asyryjczyków. Zatrzymanych topiono, spychano w przepaści górskie, przybijano podkowy końskie do stóp duchownych kościoła ormiańskiego, palono żywcem lub zakopywano w ziemi. Do końca 1915 roku około 500 000 ludzi wypędzono na pustynię syryjską, gdzie ginęli pozbawieni wody i schronienia od słońca.
Klasztor Gekhard powstał prawdopodobnie w IV wieku, a pierwsze kościoły musiały zostać wykute w jaskiniach. Świadczy o tym pierwotna nazwa obiektu, Airivang, jaskiniowy klasztor. Jak głosi tradycja, jego założycielem był sam Grigor Oświeciciel. W IX wieku kompleks plądrowali i zniszczyli Arabowie. Zaginęło wówczas wiele manuskryptów. Po odbudowie obiektu stał się on celem pielgrzymek, szczególnie w XIII stuleciu, kiedy przywieziono tu relikwie świętych Jana i Andrzeja oraz fragment Arki Noego i włóczni przeznaczenia. Zabudowa kilka razy uległa zniszczeniu z powodu trzęsienia ziemi, m.in. w 1679 i 1840. Obecna nazwa klasztoru wywodzi się od włóczni przeznaczenia, którą rzymski legionista Cassius przebił ciało Chrystusa na krzyżu. Przez lata jej grot był tu przechowywany jako relikwia. Obecnie można go zobaczyć w Eczmiadzynie. W miejscowości Garni znajduje się przedchrześcijańska świątynia Boga Słońca Mitry. Budowla powstała w I wieku naszej ery za panowania króla Tiridatesa I. Wiadomo jednak, że pierwszą twierdzę wzniesiono w tym miejscu 400 lat wcześniej. To strategiczne miejsce wybrali sobie na letnią rezydencję lokalni królowie. Stacjonował tu również garnizon wojskowy. Sama budowla stanowi rekonstrukcję z lat 1969-1975, gdyż oryginał uległ zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi w 1679 roku. Zajmujący powierzchnię 227 km2 Erywań rozciąga się w Kotlinie Arareckiej. Przepływa tędy rzeka Hrazdan, dopływ Araksu. Jednym z największych atutów miasta jest lokalizacja niemal u stóp Araratu. Jego wzniesienie stanowi zwieńczenie panoramy Erywania, przypominając Ormianom o ich utraconych ziemiach. Miasto jest jednym z najstarszych ośrodków piśmiennictwa na świecie. Zostało uhonorowane przez UNESCO tytułem Światowej Stolicy Książki 2012. Nazwa stolicy Armenii prawdopodobnie pochodzi od starożytnej osady Erebuni, choć pod uwagę brane są też inne wersje. Według jednej z nich wywodzi się ona od okrzyku Noego. Ponoć gdy wody potopu opadły, miał on zobaczyć z Araratu miasto i wykrzyknąć Jerewać, czyli objawiło się. Eczmiadzyn jest duchową stolicą kraju, świętym miejscem dla Ormian. Kompleks katedralny w Eczmiadzynie to sakralne serce Armenii. Wiek najcenniejszej w kraju świątyni może przyprawiać o zawrót głowy. Pierwszą bazylikę wzniósł w latach 301-303 święty Grigor Oświeciciel, zaraz po tym jak nawrócił na chrześcijaństwo króla Tiridatesa III i jego dworzan. Jest to więc najstarszy na świecie państwowy kościół. Niestety pierwsze dwa stulecia nie obeszły się ze świątynią łaskawie. Pod koniec V wieku niezbędna była jej rekonstrukcja. W 480 lub 483 zbudowano nowy obiekt, który stoi po dziś dzień. W odróżnieniu od pierwotnego wzniesiono go na planie krzyża z przybudówkami z czterech stron. W 618 drewnianą kopułę zastąpiono kamienną. W przeszłości katedra słynęła z najcenniejszego zbioru ormiańskich manuskryptów z kodeksem eczmiadzyńskim na czele.
Jedziemy do fabryki ormiańskiego Brendy. Koniak Ararat znany jest na całym świecie. Ostatni akcent dnia dzisiejszego to kolacja przy ormiańskiej muzyce i 100 lat dla Irakliego. Dzisiaj są jego urodziny. He looks up to the stars and the moon and at Mars and the endless expanse of the sky. Devoid of all doubt. Ostatnie chwile w Armenii nie sposób wspomnieć o wielkiej miłości Ormian do księgozbiorów, starych pism, manuskryptów, tłumaczeń Starego i Nowego Testamentu. Ormianie rozumieli, że budowle mogą zostać zburzone, ale słowa zapisane w księgach mają wielką moc przetrwania. Za ukrywanie ich niejednokrotnie płacili życiem. Od V wieku mnisi, znani jako święci tłumacze, zaliczani są do świętych ormiańskiego kościoła apostolskiego. Ostatni przystanek na ziemi ormiańskiej to miejsce z literami alfabetu, który stworzył święty Mesorpa Masztoca około 405 roku. Alfabet składa się z 39 liter. The longer we run, the more lost we become as the days disappear into years. Sleeping in bed, the child in our head is reminding us how to break out. But the moment we wake, he just up and escapes, and we're back to the fear and the doubt. But the answer's inside us, it never did leave, we just never believed it before. Well, I'm done with the maze for the rest of my days. I'm not wasting my dreams anymore. No, I'm not wasting my dreams.